Nie. Składów osobowych komisji. W międzyczasie widzę, że mamy gości. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, a z pewnością Państwo będą chcieli zabrać może głos we wnioskach wolnych, zapytaniach. Także przechodzimy do składów osobowych komisji. Bardzo proszę o przewodniczącą komisji rewizyjnej Teresę Staroch o przedstawienie członków. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Teresa Staroch, przewodniczący. Jarosław Stafiej, członek. Marcin Sokołowski, członek. Stanisław Staroch, członek. Ryszard Kloc, członek. Dziękuję. A więc przechodzimy do głosowania nad składem osobowym komisji. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Problemy z logowaniem. Piętnaście głosów za, a więc skład osobowy komisji został przyjęty. Przechodzimy do kolejnej komisji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę o przewodniczącego komisji Ryszarda Kloca o przedstawienie członków. Czy pan Żuraw wyraża zgodę na... Tak. A pani Błędowska też na skład... Tak, dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania nad składem osobowym komisji. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Piętnaście głosów za, a więc skład komisji został przyjęty.
Kolejna komisja, Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę pana przewodniczącego Zbigniewa Marca o przedstawienie swoich kandydatów na członków. W Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego będą osoby takie jak Staruch Stanisław, Łukasik Witold, Mazur Marcin, Janik Jan i Marzec Zbigniew Przewodniczący. Ja jeszcze mam takie pytanie. Czy też powinniśmy powołać wiceprzewodniczących chyba tych komisji? Czy to już później się konstatuuje po prostu? Później. Aha, później. Dziękuję. Tak. Czy członkowie wyrażają zgodę na bycie w komisji? Czy pan Janik wyraża zgodę? Pan Łukasik? Czy pan Mazur? I czy pan Staruch Stanisław? Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania nad składem osobowym komisji. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosów za, zatem skład osobowy komisji został przyjęty. Komisja jeszcze została nam Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Bardzo proszę panią przewodniczącą Agnieszkę Drost o przedstawienie kandydatów. Skład Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury i Sportu jest następujący. Agnieszka Drost, przewodniczący i członkowie. Pan Piotr Ciołek, pan Marcin Rusinek, pani Agnieszka Makup i pani Irena Błędowska. Dziękuję. Czy pan Ciołek wyraża zgodę? Czy pan Rusinek wyraża zgodę? Czy pani Błędowska wyraża zgodę? I Makuch, czyli ja, wyrażam zgodę. Zatem przechodzimy do głosowania nad składem osobowym komisji. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Piętnaście głosów za, więc skład osobowy komisji został przyjęty. Przechodzimy teraz do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Przeczytam teraz uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami i paragraf 16 oraz paragraf 52 ustępu 2 statutu gminy stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/34/2003 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Zakrzówek, dziennik urzędowy województwa lubelskiego nr 107, pozycja 2623 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje. Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy. Komisja rewizyjna. Teresa Staroch, przewodnicząca. Członkowie: Jarosław Stafiej, Ryszard Kloc, Marcin Sokołowski, Stanisław Staroch. Komisja skarg, wniosków i petycji. Przewodniczący: Ryszard Kloc. Członkowie: Krzysztof Żuraw, Irena Błędowska. Komisja budżetowa i rozwoju gospodarczego. Przewodniczący: Zbigniew Marzec. Członkowie: Jan Janik, Witold Łukasik, Marcin Mazur, Stanisław Staroch. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący: Agnieszka Drost.
członkowie: Piotr Ciołek, Marcin Rusinek, Agnieszka Makuch, Irena Błędowska. Paragraf drugi: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A więc przechodzimy. Tak więc traci moc uchwała numer 2/3/2018 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i paragraf trzeci teraz będzie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A więc przechodzimy teraz do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Jest możliwość tak wszędzie głosowania? Dobrze. A zatem kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan Żuraw nie miał problemu z głosowaniem. Piętnaście głosów za, więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Zakrzówek na lata 2019-2023. I proszę Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej o omówienie projektu uchwały. Słychać? Tak, proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni. Proszę Państwa Radnych o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Zakrzówek na lata 2019-2023. Szanowni Państwo Radni, przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program pod nazwą Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej o tej potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona ta pomoc, nie może być wyższa niż 20% liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania tej pomocy bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, który Państwu zaproponowałam, a o którym mówi również ustawa o pomocy społecznej, który takie rozwiązanie na terenie gminy
będzie mógł przewidzieć. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając niestety standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Przedstawiłam Państwu wieloletni program osłonowy i w programie, w podpunkcie cele programu chciałabym wprowadzić autopoprawkę. Otóż w pierwszym wersie, który brzmi: celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tu by była kropka, wykreślamy, oraz osób dorosłych pozostających w trudnej sytuacji, samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, program całością, wieloletni program rządowy jest również kierowany do tych osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, aczkolwiek program osłonowy jest kierowany tylko i wyłącznie do dzieci i młodzieży, czyli dzieci ze szkół, z przedszkoli i dzieci ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym ta, że tak powiem, autopoprawka, tak aby program prawidłowo był wykonany. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. Zatem przechodzimy do... A więc przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały z autopoprawką przedstawioną przez panią kierownik. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Piętnaście głosów za, a więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Wpłynęło pismo od pani Agnieszki Drost, radnej sołectwa Studzianki, pani Agnieszka Maku, przewodnicząca Rady Gminy Zakrzówek. Na podstawie ustępu 25 Statutu Gminy Zakrzówek składam następujące zapytania. Punkt pierwszy. Kto posiada tytuł prawny do lokalu mieszczącego się w Studziankach na piętrze budynku, w którym na parterze znajdują się delikatesy Centrum Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Jutrzenka w Zakrzówku? I punkt drugi, czy możliwe jest pozyskanie tego lokalu dla sołectwa Studzianki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla potrzeb m.in. koła gospodyń i Rady Sołeckiej. Podpisane Agnieszka Drost. Czy pan wójt zechce odnieść się do tego? Tak. Ja dostałem ją dzisiaj przed chwilą, tak. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Dziękuję. Ewentualnie myślę, że ta sprawa większości państwa radnych jest znana, ale też może tu proszę pana sołtysa mojego sołectwa, pana Piotra Gnata. On jest tak jakby bardziej w tym temacie rozeznany. Proszę, proszę bardzo, o wsparcie.
Szanowni Państwo, większość radnych i pan wójt w poprzedniej kadencji znała nasz problem lokalu nad sklepem, gdzie walczymy od 20 kilku lat, aby tę górę właśnie zagospodarować na świetlicę wiejską. Mija tam okres w zasadzie niedługo 30 lat, od kiedy my nie dysponujemy tym lokalem tak ogólnie prawnie. I chcielibyśmy, aby miejscowość Studzianki, sołectwo, na potrzeby koła gospodyń ten lokal odzyskała, ponieważ wkład mieszkańców w budowę tego lokalu był bardzo znaczący. I dzisiaj mieszkańcy upoważniają nas do reprezentowania właśnie w tej sprawie. Rozmowy były prowadzone w poprzedniej kadencji jeszcze Rady Gminy, ale myślę, że w tym momencie również pana wójta proszę o wznowienie takich rozmów. No i będziemy po prostu na bieżąco monitorować, co się da zrobić. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska właśnie w tej sprawie. Jeśli jestem już przy głosie, to również chciałbym zabrać głos odnośnie naszej drogi, tej powiatowej Majdan-Grabina-Studzianki, gdzie często zabieram właśnie w niej głos, ponieważ jest to prawdopodobnie jedna z najgorszych dróg w powiecie kraśnickim. I w tym momencie bardzo proszę również pana wójta, jak również i radnych, o wsparcie w przebudowie tej drogi. Na obecną chwilę dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jest, czy jest z Państwa chętny do złożenia jakiejś interpelacji? Nie ma. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu 10. Wolne wnioski i informacje. Na początku odczytam pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Pisma pana Wiktora Kajdy. Przewodnicząca Rady Gminy Zakrzówek. Sprawa dotyczy mojej działki numer 709/2 położonej w Zakrzówku przy ulicy Żeromskiego. W 2010 roku, daty dokładnie nie pamiętam, urzędujący pan wójt gminy w Zakrzówku Andrzej Cieśla oraz jego zastępca pan Widomski Mariusz kilkakrotnie telefonicznie oraz osobiście namawiali mnie na zamianę działek, to jest należącej do mnie działki numer 709/3 o powierzchni 00852 hektara KW Księga Wieczysta LU1K 000044164/7 oraz należących do Urzędu Gminy w Zakrzówku działki numer 1224/2 i 1225 o powierzchni 0,1332 hektara Księga Wieczysta 36200. Zamiana ta podyktowana była budową kanalizacji będącej obecnie na stanie gminy Zakrzówek. Z uwagi na to, że wkopana rura w ziemię uniemożliwiała budowę jakichkolwiek konstrukcji w jej pobliżu 6 metrów, zgodziłem się wstępnie na zamianę działek. Działo się to bardzo szybko, ponieważ chodziło o dotrzymanie terminów budowy węzła kanalizacyjnego i co za tym idzie dotacji unijnych. W dniu 13 października 2010 roku w Zakrzówku zostało zawarte pomiędzy mną a urzędującym wójtem gminy porozumienie dotyczące zamiany działek. W dniu 20 października decyzją Rady Gminy wójt gminy w Zakrzówku numer 743004/02/10 podzielona została moja działka numer 709/2 o powierzchni 02920 na działki numer 709/3 o powierzchni 00852 hektara oraz numer 709/4 o powierzchni 02068 hektara. W powyższej sprawie otrzymałem również pismo z Urzędu Gminy w Zakrzówku informujące mnie o wyrażeniu zgody na zamianę działek. W dniu 10 listopada 2010 roku rzeczoznawca majątkowy pani Teresa Kamela uprawnienia numer 1844 sporządziła operat szacunkowy, z którego wynika, że wydzielona moja działka numer 709/3 o powierzchni 00852 hektara posiada wartość rynkową 18 500 zł.
Jak wynikało z relacji wójta gminy Zakrzówek, pana Andrzeja Cieśli, działki 1224/2 i 1225 o powierzchni 0,1332 hektara stanowiły wartość 18 800 zł. Zamiana miała nastąpić bez ponoszenia przez moją osobę jakichkolwiek kosztów, tym bardziej, że nie było to w moim interesie, tylko interesie Urzędu Gminy. Ja zgodziłem się jedynie i tu chcę podkreślić dla dobra gminy Zakrzówek. Rzeczoznawca majątkowy nie był powołany na mój koszt celem wyceny mojej działki, a na koszt Urzędu Gminy w Zakrzówku. Będąc przekonany, że doszło do zamiany działek, oczekiwałem cierpliwie na akt własności działki. W miesiącu marcu 2011 roku pracownicy Urzędu Gminy w Zakrzówku, w tym ówczesny wójt pan Grzegorz Lemiecha, po uprzednim pisemnym zapytaniu przeze mnie, pismo z dnia 7 marca 2011 roku, wezwali mnie do osobistego stawiennictwa celem realizacji porozumienia zamiany. Będąc na miejscu w urzędzie, dowiedziałem się od pana Lemiechy, że nagle zaczęła obowiązywać nowa wycena działek, to jest działka numer 709/3 stanowi wartość 16 700, a działka 1224/2 i 1225 stanowi wartość 41 996 zł. To znaczy, moja działka straciła na wartości poprzez wybudowanie kanalizacji, a gminna działka nagle podwoiła swoją wartość. Żądałem wówczas kserokopii operatu szacunkowego. Na pierwszej stronie operatu widniała data 10.11.2011, ta sama, co podczas sporządzenia pierwszej wersji wyceny. Na siódmej stronie operatu, przy wycenie mojej działki, jak i wycenie Urzędu Gminy, przyjęto wykaz wybranych transakcji, który różnił się stanowczo od pierwszego operatu. Drugim istotnym elementem jest opis korzystności działek w dniu sporządzenia operatu, strona 11. Jest dla mnie rzeczą dziwną i niezrozumiałą, że w obiegu urzędowym są dwa identyczne, a zarazem różne operaty szacunkowe działek. Nie zostałem poinformowany o dokonanym jakimkolwiek korzystorysie działek. Czuję się oszukany. Doprowadzono mnie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie mnie w błąd co do chęci i zamiaru zamiany działek przez Urząd Gminy w Zakrzówku. Finalnie zostałem postawiony przed faktem dokonanym. Na chwilę obecną kanalizacja jest już wykopana na mojej działce, a ja zostałem praktycznie z działką bezwartościową i bezużyteczną. W dniu zawarcia porozumienia z wójtem gminy i Radą Gminy Zakrzówek miałem nadzieję, że nie zostanę oszukana, transakcja zmiany działek dojdzie do skutku. Cała sprawa zakończyła się tym, że miałem dopłacić różnicę stanowiącą wartość zamienionych działek. To jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ to nie było w moim interesie, tylko interesie Urzędu Gminy. Ja zgodziłem się jedynie dla dobra gminy. Obecnie oczekuję dotrzymania obietnicy danej mi 13 października 2010 roku, bowiem to ze strony Urzędu Gminy wyszła propozycja zamiany działek w zamian za pozwolenie z mojej strony na budowę kanalizacji wzdłuż mojej działki. Ja wywiązałem się z porozumienia, pozwalając prowadzić prace związane z budową kanalizacji. Chodziło przecież o dobro mieszkańców wynikające z tej inwestycji. Właśnie to przede wszystkim miałem na uwadze, godząc się na propozycję Urzędu Gminy. Liczyłem, że skoro rozpoczęto i zakończono pracę na mojej działce, to formalności urzędowe związane z zamianą działek są tylko kwestią czasu. Okazało się jednak, że po wyborach nowych władz gminy podjęte wcześniej decyzje Rady Gminy zostały podważone. Sądzę jednak, że sprawa zamiany działek zostanie w końcu sfinalizowana, a ja będę mógł ją właściwie zagospodarować także z korzyścią dla naszego środowiska w gminie Zakrzówek. Proszę o pozytywne załatwienie mojej sprawy. Z poważaniem, Wiktor Kajda. Są jeszcze do tego pisma dodane załączniki, mapa z podziału działek, decyzja wójta gminy i wyciąg z operatu szacunkowego. Czy ktoś chciałby zabrać głos na temat tego pisma? Proszę, radny Ciołek. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja najlepiej chyba znam tę sprawę, bo to 10 lat temu, tak mniej więcej, tu patrzę na rok 2010, mogło tak być. Ta pan Kajda miał tam składowaną wiatę. Wiatę przewoziłem, z tego wiem najlepiej, że była budowa. I te wiatę miał swoje, na swoim placu swój materiał złożony. Przewoziłem mu na drugie miejsce, bo była budowa. Tak jak w tym piśmie, co słyszeliśmy,
wszystko tu nie ma żadnej, dziwię się na to, jak to zostało pominięte, kiedy pan Kajda poszedł na ustępstwo gminie, dał swój przekop na swojej działce i zostało to niesfinalizowane. To troszeczkę ktoś nie dopilnował, albo nie wiem jakiego tu pomysłu, zamysłu, bo pan Kajda teraz powinien zamknąć, nie puścić nikogo tam, chociaż jest w planie, jest dojazd. Ale, proszę państwa, wejść na czyjąś działkę i zostawić mu bez działka, tak jak pisze w piśmie, jest już nieużyteczna. Przecież mógłby sobie przekształcić działkę, zostawić na, jakby odległość się zgadzała, na budynek, postawić budynek od pana Łącznego pomiędzy, bo tamta granica, tamtędy szła, że gmina się nie wywiązała. No to troszeczkę jest dla nas, moim zdaniem, nieładnie. Byliśmy radnymi, nikt się nie spodziewa. Powinno to było zrobione być teraz, dopilnowane i puszczone w tym naszym podziale, co bywa u nas na Wyższyce robione. I panu Kajdzie powinno, moim zdaniem, powinno to być najszybciej doprowadzone do ładu i porządku, bo nie można zostawić kogoś, który poszedł nam na ustępstwo, a my lekceważymy jako rada. Ja bym miał taką prośbę do pana wójta. Pan wójt był też w radzie, on tak samo nie wiedział, jak ja w Stanach był radnym. Nie wiedzieliśmy o tej sytuacji, bo byliśmy, na pewno była sprawa sfinalizowana. Zapomnieliśmy, bo ja to wiedziałem. Tylko nikt nie tego, proszę państwa, nie wiedział. Panie wójcie, tylko żeby nie doszło do następnego czasu, że znowu nasza kadencja minie i pan Kajda będzie niezałatwiony. Moja propozycja, stawienie jakiegoś pracownika, najpewniej teraz jest pan Kwiatek od geodezji, od tego, upoważnić do jakiegoś, żeby ktoś nad tym zapanował, bo będzie chaos, bo nikt jeden na drugiego teraz nie ma winnego. Nie winien wójt Cieśla, nie ma winnego teraz, ani Lewiecha, nie ma teraz winnego za ten czas, za ten, co zostało to. A proszę państwa, co do wyceny kosztów, to jak się ktoś daje słowo, godzi się na to, ktoś na nasz rękę, to tutaj nie powinny być większe pieniądze wymagane, nie powinny być od gminy wymagane większe zobowiązania finansowe, żeby ktoś do swojej działki dokładał. I to jak nie upoważnimy kogoś do tego, to sprawa będzie się ciągnąć. Moim zdaniem proszę pana wójta o wyznaczenie kogoś w swoim terminie, to już tam są pracownicy, żeby ktoś czuwał nad tym. No i żebyśmy wyszli z tego jakoś twarzą, bo troszeczkę to zaniedbanie by. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan wójt chce się odnieść? Stanu takiego, jaki był zaproponowany, i to porozumienie października 10 roku uważam, że trzeba tego dotrzymać, i ja zrobię wszystko, żeby tak tą sprawę załatwić. Oczywiście nie jest to tak, że to w ciągu jednego dnia dzisiaj rozwiążemy, ale to, że państwo wiecie o tej sprawie, wiecie o tym, że przez te 8 lat ta sprawa, tak jak wiecie, nie była jakby wyciągana na sesję rady przez kogo. I wciągnę państwa w pracę związane z tym, w trakcie komisji najbliższych. Deklaruję panu, panie Kajda, że tą sprawę, jak tylko mogę, najszybciej rozwiążę. Dziękuję. Czy ktoś chciałby się jeszcze odnieść? Proszę, radny Marzec. Pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo, ja byłem przez te 8 lat radnym gminy i ja pierwszy raz słyszę właśnie i widzę pana Kajdę na sesji i nie było tego tematu poruszanego przez
pana Kajdę tutaj. Myśmy dopiero pierwszy raz słyszeli o tym, że taka sytuacja miała miejsce. I to nie można mówić, że przez 8 lat było zaniedbane, bo nie było tego tematu po prostu na sesji, który by był poruszany, bo na pewno gdyby był, to do tej pory, że było temat zakończony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie wójcie. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos na ten temat? Państwo chcą zabrać głos? Nie. Nie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pisma. Wpłynęło również pismo z Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Generalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Postanowienie. Na podstawie artykułu 8 ustępu 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 2180, w związku z artykułem 27a ustęp 1 i ustęp 3 punkt 1 oraz artykuł 19 ustęp 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity Dziennika Ustaw 2018 roku, pozycja 1152, dalej CZW ZOŚ, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, na skutek wniosku Rady Gminy Zakrzówek po zapoznaniu się z projektem regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zakrzówek, przyjętym przez Radę Gminy Zakrzówek i przekazanym do zaopiniowania przez organ regulacyjny, postanawia przedstawić opinię do projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Zakrzówek przyjętego uchwałą nr 248 przez 42/2018 Rady Gminy Zakrzówek w dniu 27 czerwca 2018 roku, przekazanego do zaopiniowania przez organ regulacyjny w dniu 16 lipca 2018 roku, wskazując na zapisy w projekcie tego regulaminu jako niezgodne z przepisami ustawy ZZW ZOŚ. To jest rozdział 5, paragraf 9, ustęp 2, punkt 3, rozdział 5, paragraf 9, ustęp 3, rozdział 7, paragraf 11, ustęp 1, rozdział 8, paragraf 12, ustęp 6, rozdział 11, paragraf 28. Nie wiem, czy Państwo radnym uzasadnienie pisać, bo tego jest 3 kartki, czy 4. Chcą Państwo wiedzieć, co wszystko przeczytać? Przeczytać, dobrze. Może mecenas coś przybliży, tak? Postanowienie, którego sentencję tutaj przytoczyła pani przewodnicząca, dotyczy wyrażenia opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na temat projektu regulaminu, który został przekazany przez Radę Gminy do zaopiniowania. Chyba jeszcze Radę w przedniej kadencji, z tego co wiem. Jest to miała wymagana przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Ta opinia nie ma mocy wiążącej dla Rady. Także jest zaopiniowane przez organ regulacyjny i w tej chwili procedura będzie wyglądała tak, że gmina będzie podejmowała uchwałę w sprawie przyjęcia tego regulaminu. Ewentualnie uwzględnienie uwagi regulacyjnej. Dziękuję bardzo.
Są jakieś jeszcze może pytania do tego pisma? Nie ma. Wpłynęło jeszcze pismo pani Halina Kawęcka-Rachoń, przedstawiciel Stowarzyszenia U Źródła, opiekun zbiorów w Izbie Pamięci i Tradycji Regionalnej w Zakrzówku. Pani Agnieszka Maku, przewodnicząca Rady Gminy w Zakrzówku. Mam przyjemność zaprosić Państwa radnych gminy do odwiedzenia funkcjonującej od sierpnia 2018 roku Izby Pamięci i Tradycji Regionalnej. Obiekt, w którym zgromadzono i wyeksponowano zbiory przekazane przez Liceum Ogólnokształcące w Zakrzówku oraz pozyskiwane na bieżąco od darczyńców, odwiedzany jest licznie przez mieszkańców gminy oraz gości spoza regionu. Uzyskuje pozytywne oceny zwiedzających. Jest też urozmaiceniem oferty kulturalnej naszej gminy. Z poważaniem, Halina Kawęcka-Rachoń. Myślę, że część z Państwa radnych może już tam była, ale myślę, że chętnie się wybierzemy, bo to warte jest, żeby taką Izbę Pamięci i Tradycji Regionalnej utrzymywać. Tak, proszę bardzo. Bo ta Izba Pamięci jest otwarta w pierwszą niedzielę miesiąca, ale z tego co wiem, to pani Halina Kawęcka-Rachoń może na życzenie otworzyć, na przykład po sesji kiedyś. Wystarczy się umówić. Jak będzie pogoda, może lepsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, radny Marzec. Szanowni Państwo, ja w miesiącu grudniu na posiedzeniu wspólnych komisji złożyłem taką propozycję, wniosek, ażeby gmina przygotowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Za tym zagłosowała cała Rada i termin składania tego wniosku mija w miesiącu lutym. Sami Państwo wiecie, jaka sytuacja panuje w Urzędzie Gminy na piętrze, gdzie w kilku pokojach grzyb tak już opanował sufit, że oblatuje płatami. Jest to zagrożenie dla zdrowia pracowników. Jest niepowtarzalna okazja, bo to jest jedyny i ostatni nabór środków, jakie są dostępne na termomodernizację właśnie w Urzędzie Marszałkowskim. Dofinansowanie tego programu jest 85%, a gdyby jeszcze włączyć do tego rewitalizację, to dochodzi 10%, czyli tak generalnie gmina wydłożyła tylko 5% własnych środków na tego typu zadanie. Jest to bardzo korzystne i nie wolno tego przegapić. Tu jest sporo prac, żeby przygotować wniosek, bo trzeba tam te wszystkie wymagane dokumenty złożyć przy wniosku, a mianowicie tam jakiś audyt energetyczny, nie wiem, czy projekt też jest potrzebny, no i jeszcze wiele dokumentów. I moje jest pytanie takie, czy od tego momentu jakieś postępy są w przygotowaniu tego wniosku na złożenie w Urzędzie Marszałkowskim? Dziękuję. Dziękuję. Panie wójcie, odniesie się pan? Jest to wniosek, no też w sumie on tak padł, też wszyscy inni radni o tym też mówili, ale dla mnie w pierwszej kolejności ważniejsze są szkoły, dlatego pracujemy w tym momencie już na termomodernizacji u Bystrzycy, ale jeszcze mamy szkołę na Majdanie, też chcemy też nad nim popracować, natomiast niestety jest i możecie się zgodzić, czy nie, uważam, że zarówno ja, jak i moi pracownicy, oni też są z tym zgodni na końcu, tak? Przede wszystkim dzieci, ale pracujemy nad tym. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, radny Kloc. Jeszcze do termomodernizacji dopowiem, bo właśnie w Majdanie Grabinie jest z Funduszu Sołeckiego opracowany dokumentacja na termomodernizację szkoły i też tu prosilibyśmy o dołączenie tego wniosku. I chciałem jeszcze zabrać głos w takiej kwestii, ja już w poprzedniej kadencji dość często mówiłem, na temat
drzew przy drodze powiatowej. Zwracam się z prośbą o wycinkę, podcinkę, ale taką konkretną, nie tylko z przyczepy, krótko piłkę, jak to się mówi. To począwszy jest takie zagrożenie od Tomka Lygaja, nawet wyżej od tej góry, nie wiem, czy nawet nie dalej jak do szkoły, z uwzględnieniem wierzb, które rosną na zakręcie, jak się skręca w drogę za tak zwaną choinę. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, tam mieszkając się najczęściej. No to proszę, pan Ciołek jeszcze. Pani przewodnicząca, proszę państwa, panie wójcie, to jest nie moja sprawa, więcej radnych Sulowa, no ale ja się tam troszeczkę w tym orientuję. Proszę państwa, robiliśmy odcinek szosy do Sulowa, te nowonawierzchnie. Teraz ten ostatnie 70 metrów, co było robione, się w jesieni stoi woda, tam jechałem i zwracałem, no bo, mówiłeś to, tam trzeba, proszę państwa, bo jechałem i patrzałem, trzy betony, trzy przepusty, żeby powiat, aby wkopał trzy przepusty i gubimy wodę. Woda wchodzi, bo tu już w stronę Piłata schodzi woda, bez, po Piłata, tak? Nie do Piłata, to wcześniej mówię, no nie wiem, nazwisko nieważne, to jest nieważne. Tam trzeba troszeczkę, aby chęci jeden dzień rejon by zrobił, bo nam popsuje drogę, a to musimy, powiatowa, ale musimy dbać o te nasze, bo się przejeżdża, widzę. To jest robione, bo ja robiłem tam pobocza dla rejonu, dla PBI, to jest nie rejon. Proszę państwa, i tam jest prosta robota, aby trzy przepusty wstawić i uratuje nam kawałek drogi, bo tak to, bo to nasi będzie po drodze. Dziękuję. To pobocze, dziękuję. Dziękuję. Proszę. Mieszkaniec, proszę bardzo. Radnym, także gratuluję. Sądzę, że państwo będziecie znakomicie dla dobra całej gminy pracowali. Diagnozujecie dobrze problemy i potrzeby miejscowości poszczególnych. Weźmiecie też pod uwagę te domostwa, te gospodarstwa, które są gdzieś położone na rubieżach miejscowości, do takich ja się zaliczam w Nowym Zakrzówku. Wójt na pewno, nie wójt, przepraszam, osoby wspiera nasze potrzeby i jakoś sygnalizuje to. Niemniej jednak ja w imieniu tych wszystkich, którzy są gdzieś na rubieżach, no i trudno dojechać tam, szczególnie w okresach wiosennych, jesiennych, bo teraz Piotr Ciołek dobrze odśnieża. Pomimo, że dzisiaj sporo śniegu jest, ale sobie bez przeszkód tutaj przyjechałem i słucham waszych wypowiedzi. Myślę, że będziecie też państwo uważać na pieniądze, jak są wydawane, racjonalnie, efektywnie. No i wszystkiego dobrego na te 5 lat kadencji i w tym roku. Panu wójtowi też gratuluję wygranej w stylu ułańskim, szarża pod samo Fiero i jeszcze tam gdzieś te szarże, aż no, zaskoczenie to było. Były takie głosy, czy nie doszło do jakichś pewnych transakcji personalnych, że pan uzyskał takie duże poparcie. Ja mówię to w nawiązaniu do tej uwagi, co tu pani Sekuła powiedziała wcześniej. No mianowicie o tej wicewójcie, nie? No to mam na myśli. No, myślę, że będzie ta współpraca między Radą Gminy a wójtem, przewodniczącym się układała harmonijnie, no bo tylko harmonia może coś tu zbudować, a pan wójt będzie dobrym sternikiem okrętu, jakim jest gmina Zakrzówek. Wszystkiego dobrego życia. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Radny Klos, proszę. Tak, ja jeszcze chciałem odnieść się odnośnie tego przejścia przy banku. Bo właśnie o nimśmy mówili 4 lata. To tak wygląda, jakby było ono głęboko zabetonowane i trudno by było ruszyć. Teraz mamy 5. Ale trzeba, ja bym był za tym, żeby to ruszyć sprawę jak najszybciej, no bo no,
sami jeździmy tam i przechodzi się i no każdy wie, jaka tam jest sytuacja. Bardzo prosiłbym o jakieś zajęcie się, bo kiedyś żeśmy zawsze mówili, to pisma szły te pisma i gdzie tam się to wszystko kończyło, także nie szło tego ruszyć w ogóle. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani skarbnik. Ja chciałam podziękować serdecznie Radzie za poparcie mojej kandydatury. Chcę powiedzieć, że jestem skarbnikiem od 3 lat. Zostałam powołana przez poprzednią Radę i swoją pracą staram się rzetelnie wykonując ją, nie zawieść Państwa zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo 3 lata temu. I teraz widzę, że po prostu to zaufanie, tak jakby u Państwa, jest widoczne w głosowaniu. Dziękuję Pani Halice Fykule za 25-letnią pracę ze mną na poszczególnych stanowiskach, gdzie pracowałam w szkole, w Studziankach, w szkole w Sulowie, w Gminnej Bibliotece Publicznej, w Ośrodku Pomocy Społecznej i 15 lat pracując tutaj w Urzędzie Gminy Zakrzówek, pracując rzetelną pracą dla dobra Gminy Zakrzówek. Serdecznie dziękuję. Jestem otwarta na dalszą współpracę z Panem Wójtem, z Rado, z sołtysami i to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze poprosić Pana Ciołka o posypanie dróg i wytłumaczyć się z mojego dzisiejszego spóźnienia, ponieważ na zakręcie drogi dzisiaj wypadłam i wylądowałam w rowie, więc dlatego się też spóźniłam, bo niestety zdarzył się drobny wypadek. Oczywiście wszystko skończyło się dobrze, jestem cała i samochód również. Natomiast jest bardzo ślisko i bardzo proszę o posypanie dróg w kolonii Sudzianki, bo jest naprawdę jedno wielkie lodowisko. Już, proszę Państwa, to prowadzi faktycznie to moja żona, ja żem tylko do rozmowy. To ale, Pan z żoną porozmawia. Ale proszę Państwa, ale jestem w stanie Państwu wytłumaczyć, bo jest nagrywany muszę. Proszę Państwa, jestem w stanie wytłumaczyć. Posypujemy drogi, Pani, proszę Panią, głównie Józefinek, Świerczyna, te co zagrażają z autobusy chodzą dzieci. Wieś Zakrzówek, Kolonie Góry, przejazd kolejowy, który był w zeszłym roku. Bardzo dbamy, no, żeby te autobusy poszły. Resztę, proszę Panią, jedziemy na interwencję sołtysów. To nie chodzi, że nasza wina firmy, absolutnie. Tylko chodzi o budżet. Ja jako radny to staram się, żeby w miarę możliwości, żeby nie nadużywać tego budżetu. W miarę dzwoni sołtys, niech powiedzą, nikt nie dostał odmowy. Jak zadzwonicie, proszę Państwa, do żony na kierunkowy, od razu będziecie mieli załatwiony temat, tylko nie nadużywamy i tam nie sypało się ani razu w tym roku u Państwa, na Pani kolonii. No nie było takiej potrzeby. Proszę zgłaszać, Pan Wójt pozwoli, bo to na pewno jest wszystko sprawa przecież ogólna. Proszę Państwa, będziecie mieli, jeszcze dziś może Pani mieć tę usługę zrobione, tylko proszę Panią, ja Pani tłumaczę, że to nie jest zawinienie firmy. To jest za... No i Pani, bo Pani powinna zadzwonić do firmy i... Absolutnie, zarzutów do firmy żadnych nie mam, to proszę, chciałam zwrócić uwagę, że jest ślisko, więc bardzo proszę o interwencję. No to będzie interwencja załatwiona, tylko proszę Panią, trzeba interweniować. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Chciałam wszystkich radnych jeszcze zaprosić na opłatek, wszystkich radnych, wszystkich sołtysów, pracowników gminy, oczywiście razem z Panem Wójtem zapraszamy, 17 stycznia o godzinie 14, więc myślę, że się wszyscy widzimy. Czy Pan Wójt jeszcze chciałby zabrać głos? Zaprosić jeszcze raz. Państwa, dostaliście informację tu od Pani Eweliny, ale jeszcze raz przekażę bezpłatne badania dla mieszkańców naszego powiatu, które ze specjalistami. Profilaktyka raka jelita grubego, profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy. Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w niedzielę 13 stycznia o godzinie 17:30 w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku. Są to badania z wybitnymi specjalistami, darmowe, więc warto skorzystać, przekażcie to również sołtysi, panowie sołtysi, państwo sołtysi mieszkańcom i państwo radni.
nasz tutaj powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Kraśniku organizuje kursy chemizacyjne uzupełniające, które odbędą się w naszej gminie 12 lutego w Studziankach w Szkole Podstawowej, 19 lutego w Świetlicy Wiejskiej Majdan Grabina, 21 lutego w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku. Ja mówię o tym ze względu na to, że zmieniły się tam przepisy związane z tymi kursami, z tymi zaświadczeniami, więc warto rolnikom przypomnieć, żeby mieli aktualne szkolenie, które ważne są 5 lat. Od razu powiem taką też świeżą informację. Zmiany w PROW-ie są takie, że tegoroczne nabory, nabór na młodego rolnika to będzie nie 100, a 150 tysięcy złotych, to już jest pewna rzecz. Restrukturyzacja małych gospodarstw, tak zwana mała modernizacja, czyli 60 tysięcy złotych dla rolników, nie trzeba być w ogóle w kursie i próg tak zwany SO, czyli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest zwiększony do 13 tysięcy, żeby troszkę większe gospodarstwa też mogły skorzystać z tego programu. Także proszę to przekazać mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów zaplanowanych na dzisiejszą sesję, sałaty smaków jeszcze, proszę bardzo. Zapytuję się, co mam robić, bo jedne obrazy po prostu wysłane, to chyba teraz mam odwołać i pojechać, czyli duży budżet, jak nie wiem, że dostanę od szkoły. Proszę pan wójt się odniesie, tak? Chyba do tych, co prowadzą kursy. No bo tak, zaświadczenia jakieś tam wydajemy, czołowo, ale moi kochani, nie byłem nigdy na tym, nie wiem po prostu. Tylko dlaczego po prostu nie ma dyskusji, nie ma po prostu szkolenia na temat tego, że przecież nie jedzie się popryskiwać w ten, w południe. A takie przypadki są. Ja obserwuję przecież, bo jestem na tym i widzę. I bo jest teren rozległy i daleko widoczny po prostu. I nikt na to uwagi nie zwraca, że to skoro się jakieś szkolenie robi, to się powinno na wszystkie tematy się tłumaczyć. Dziękuję. Dziękuję, panie sołtysie, proszę pan wójt. Dziękuję, panie wójcie. Pan wójt jeszcze chciałby zabrać głos. Proszę.
być podstawą do jej odwołania. Tego nie wiem. Proszę się do tego odnieść. Drugie pytanie było, czy pan zamierza stworzyć stanowisko wicewójta? Jakie wynagrodzenie pan proponuje dla wicewójta? I czy pan uważa, że to jest oszczędność naszego budżetu, podatników w tej sprawie? Odnoszę się do tego pierwszego pytania, czyli wniosek, tak jak mówiłem, miał wszystkie wymogi formalne. Też nie starałem się dzisiaj tu państwu wyszukiwać jakichś tam uchybień ze strony pani skarbnik. To głównie dotyczy zaufania, mojego zaufania. Ale też państwu powiem teraz, że to, że ona dzisiaj była na sesji, to też trochę mnie zdziwiło. Pani skarbnik jest uprzejmie na zwolnieniu. Poszła na zwolnienie, do 18 jest na zwolnieniu. Też notabene przypomnę, że mój poprzednik też ostatniego dnia pracy poszedł na zwolnienie, to prawdopodobnie jeszcze nie powiem. Więc to też, ta sytuacja, też nie wiem, jaka jednostka chorobowa jest pani skarbnik, ale już nam dzisiaj utrudnia strasznie pracę w urzędzie. Także też nie mówiłem o tym, ale jest pytanie, więc powiem. Także też to jakiś tam ma na to wpływ na pewno. Natomiast druga sprawa, czyli zatrudnienie wicewójta. Nie powiedziałem o tym, dlaczego, bo w trakcie, kiedy były informacje o działalności administracyjnej, ale w międzyczasie od 1 stycznia mamy zmianę regulaminu organizacji pracy. Znaczy, tutaj regulamin się zmienił. Nie ma stanowisk kierowniczych od tej pory, więc tutaj mamy znaczne, znaczne oszczędności, jeśli chodzi o budżet, o wydatkowanie środków na utrzymanie administracji. Na zasadzie porozumienia odeszła pani sekretarz gminy, pani Grażyna Lejwoda-Ćwik. Nie wypłaciliśmy jej w związku z tym żadnego wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy, a to były duże kwoty. Na to miejsce, tak powiem może brzydko, przesunąłem panią Karolinę Mako, która jest naszym pracownikiem, więc nowej osoby do urzędu nie zatrudniłem, żadnej. Również na zasadzie porozumienia, tak, na takich samych warunkach, gdzie my nie płacimy żadnych odpraw, do Urzędu Miasta Kraśnik odeszła pani Renata Wąsik, która też miała dosyć wysokie wynagrodzenie i też uważam, że tak to rozwiązaliśmy, żeby najmniejszego uszczerbku na budżecie gminy nie było. Rozwiązałem jedną umowę w międzyczasie o pracę, może pani tego nie wiedzieć, dlatego mówię, która została podpisana na kilka dni przed zakończeniem kadencji mojego poprzednika, a ta umowa kończyła się jeszcze w okresie, kiedy ja już byłem wójtem. Mówiłem o tym radnym, ale tutaj mieszkańcy mogą to nie wiedzieć. Została przedłużona na 30 miesięcy. Po analizie również finansowej niestety, musiałem rozwiązać tą umowę z tym pracownikiem. Właśnie też ze względu na to, że no nie ma pani skarbnik, bo jest na zwolnieniu, ale powiem to, bo to nie są jej słowa. W momencie, kiedy została przedłużana, absolutnie ona nie zapewniła wójta, że są te środki finansowe na tego pracownika zabezpieczone. Więc ja po prostu tą umowę wymówiłem. Tak? Jeśli chodzi o mojego zastępcę, to tak jak mówię, nam urząd się jak na razie skurczył i to znacznie. Więc to miejsce, które zajmowała pani Renata Wąsik, było ważnym stanowiskiem i na to stanowisko przyjmę osobę, która będzie wykonywać te zadania, które wykonywała ona i prawdopodobnie to będzie mój następca, czyli wicewójt. Natomiast czy to jest stanowisko specjalista, oddzielne stanowisko, czy wicewójt, a będą robić to samo, to dla mnie to nie ma najmniejszej różnicy, a wynagrodzenie jego, to mogę powiedzieć, będzie mniejsze niż pani Renata. Rozmawiałem z zastępcą, ale to też są sprawy, nie wiem, czy mogę mówić. Dzisiaj tego nie powiem. Powiem, że to będzie mniej niż miała pani Renata Wąsik. To dzisiaj. Dziękuję panu wójtowi. Myślę, że już wyczerpaliśmy wszystkie punkty sesji. Czy ktoś jeszcze? Pan Janik chce się jeszcze coś odnieść? Proszę bardzo. No, a więc padło pytanie, albo odpowiedź pana wójta, że będzie zatrudniony pan wójt. Rada jest zainteresowana, znaczy wicewójt, kiedy będzie? Bo była taka mowa, że z dniem 7
stycznia, no chyba jeszcze nie ma pana wicewójta. A więc kiedy będzie pan wicewójt? Także tak. Wszystkie zmiany, jakie odbyły się w urzędzie, ja ciągle stoję na tym stanowisku i zawsze będę stał, że podejmuję ze względu na rozsądne wydawanie naszych pieniędzy i również tak, żeby ta praca w urzędzie, którym ja kieruję, pracowała jak najlepiej. Więc stąd też również był dzisiaj powtórzę czas mój wniosek. Do tej pory nie zatrudniłem, nie powołałem wicewójta, bo to wicewójt jest z powołania, ze względu na to, że może państwa zaskoczę. Liczyłem na to, że i bez tego stanowiska też sobie poradzimy. Na razie zobaczymy. Tego nie wiemy. Proszę panie Sołtysie. Dziękuję. Myślę, że pan wójt, proszę jeszcze bardzo. Dziękuję. Myślę, że wyczerpaliśmy już na dzisiaj wszystkie punkty obrad, więc zamykam czwartą sesję 8. kadencji Rady Gminy Zakrzówek. Do widzenia państwu.